A jak to było w tym roku z maturami? Czy porównując wyniki do ubiegłego roku chociażby, poziom obniżył się czy podwyższył? Odpowiem w ten sposób. No, Wydział Edukacji zbiera informacje dotyczące wyników od dyrektorów szkół. W tym momencie nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jesteśmy na etapie oczekiwania, aż te dokumenty w całości się pojawią. Myślę, że tendencje się zachowały, czyli szkoły licealne. W większości przypadków mogą się poszczycić no, prawie że stuprocentową lub stuprocentową frekwencją. Troszkę gorzej jest w zespołach szkół, ale ja tutaj chcę podkreślić bardzo ważną rzecz. To nie tak, że liceum uczy lepiej, a technikum uczy gorzej. Absolutnie nie. Tutaj każdy z Was, z rodziców, z osób, które się na ten temat po prostu wypowiadają, powinien mieć świadomość, że niekiedy o wiele cięższa i większa jest praca nauczycieli w technikach. Nie chcę powiedzieć przez to, że mniejsza jest nauczycieli w liceum, ale w wielu wypadkach młodzież, która przychodzi do liceum, już na starcie jest o wiele lepiej przygotowana, ma większe możliwości i wtedy uzyskanie no, tej stuprocentowego wyniku na maturze no, niekiedy jest łatwiejsze. Jaka według pani jest ta tomaszowska młodzież? Świetna. Świetna, i nie dlatego mówię, że no, jesteście reprezentantami tej grupy, ale mam okazję w trakcie przygotowania właśnie różnych uroczystości i spotkań przekonać się, jaki olbrzymi potencjał ma nasza młodzież. Przykro mi powiedzieć, ale niekiedy nauczyciele, niekiedy nawet dyrektorzy nie zdają sobie tak naprawdę sprawy. Co potrafią ich uczniowie? I nie mówię tylko i wyłącznie o zdolnościach intelektualnych, bo to każdy nauczyciel w swoim przedmiocie jest w stanie w jakiś sposób zbadać. Natomiast o tej drugiej stronie, czyli co nasza młodzież robi po lekcjach, co potrafi, czym się interesuje. A tutaj spektrum jest olbrzymie. Mamy osoby tańczące, śpiewające to taka norma, ale tańczące i breakdance, i hip-hop, i tańce ludowe, i tańce nowoczesne, osoby śpiewające, osoby mające różne uzdolnienia, jeżeli chodzi o na przykład teatr. Nie Plastyka, jestem w prawda? stanie Czy wymienić wszystkich A czy możliwych. właśnie ta młodzież ma szansę w Tomaszowie jakby rozwijać te swoje umiejętności? Nie jestem w stanie też jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie. Spróbuję, bo pytanie jest bardzo szerokie i przede wszystkim wydaje mi się, że to zależy, czego poszczególne osoby oczekują od życia i od przyszłości. Są osoby bardzo ambitne, które no, chcą się rozwijać, kształcić, korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych. I tutaj myślę, że na terenie szkół coraz szersza ta oferta się pojawia. Troszkę gorzej, no, jeżeli młodzi ludzie nie mają zbyt wielkich ambicji, aspiracji i poprzestają no, czy na nauce w szkole zasadniczej, czy na tym etapie szkoły średniej kończącej się maturą. Wszystko to przekłada się potem na dalsze życie, czyli osoby bardzo ambitne, zdolne, które oczekują świetnej pracy, możliwości rozwoju, no, mogą mieć problem w Tomaszowie na dzień dzisiejszy. Jeżeli ktoś no, nie ma firmy rodzinnej na przykład lub świetnego super pomysłu na swoje życie, to być może będzie miał szansę w pełni realizować się w Tomaszowie. Są osoby, którym wystarcza po prostu praca, jakieś podstawowe warunki do egzystencji i ta grupa osób myślę, że znajdzie w jakimś tam czasie taką pracę. Natomiast osoby chcące się rozwijać z pewnością tutaj mogą uzyskać podstawy. I powinny to wykorzystywać w trakcie szkoły, ale jednak nie wszystko jesteśmy w stanie zaoferować. W takim razie należy nam dopytać, czy istnieje współpraca między Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, Tak. który zajmuje się kształceniem młodych Tomaszowian, nadzorowaniem tego kształcenia młodych Tomaszowian, załóżmy do tego etapu matury, czy to egzaminów zawodowych, z organami, które później zajmują się szukaniem pracy, nie wiem, czy zagospodarowaniem tych młodych ludzi, tak? Bo rozumiem, że to już w kompetencjach wydziału nie leży, aczkolwiek czy jakaś współpraca z odpowiednimi wydziałami Czy istnieje? coś takiego się dzieje? Tak, no nie jest to naszą kompetencją, więc tutaj troszeczkę
w mniejszym zakresie być może te zadania realizujemy, natomiast mamy na bieżąco współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, z tym, że no, wiadomym jest, że tam trafiają najczęściej osoby, które w jakiś sposób szukają, poszukują, nie mogą same znaleźć tej pracy lub no, po prostu nie wyjeżdżają z naszego miasta. Ale współpracować staramy się również z przedsiębiorcami. Ja pamiętam bodajże 5 lat temu, kiedy staraliśmy się rozszerzyć naszą ofertę edukacyjną, chcieliśmy nawiązać kontakt na przykład z Ceramiką Paradyż, żeby tutaj ta nasza współpraca przełożyła się i na kierunek kształcenia, i na możliwość zatrudnienia dalej młodych ludzi. Niestety wtedy się to nie udało. Niemniej cały czas takie działania są podejmowane, przynajmniej chcemy, aby te działania były podejmowane i głównie realizują je jednak dyrektorzy, ponieważ im łatwiej zaplanować dany kierunek kształcenia u siebie, wiedzą, jakich posiadają specjalistów, jakie jest zainteresowanie młodzieży, bo jednak na bieżąco te informacje mogą pozyskać w szkole. I wtedy próbują, oczywiście cały czas podejmują współpracę z innymi przedsiębiorcami. Starają się te kontakty po prostu uzyskiwać. Wśród wielu wad minionego systemu, z tego co wiemy od rodziców, była pewna zaleta, że przy pewnych dużych ośrodkach przemysłowych, pewnych zakładach, powstawały szkoły, które kształciły ludzi specjalnie dla potrzeb tego zakładu. I tak mamy na przykład trzecie liceum, które było chemikiem dla zakładów tomaszowskich. Przy byłym Wistamie też działała odpowiednia szkoła. Jak to wygląda w dobie kapitalizmu? Czy naprawdę dyrektorzy mają możliwości kreowania tych nowych kierunków, które otwierają, tych nowych wydziałów, tak aby ich absolwenci naprawdę mogli być dobrze zagospodarowani na rynku pracy, na rynku zwłaszcza pracy tak ubogim jak Tomaszów Mazowiecki, bo jednak ten rynek pracy w Tomaszowie nie jest zbyt bogaty. Też jednoznacznej odpowiedzi nie da się tutaj udzielić. Tak jak powiedziałam wcześniej, są próby podejmowane, rozmów, ustalania pewnej wspólnej strategii. Natomiast nie we wszystkich kierunkach możliwe jest znalezienie pomocy na terenie naszego powiatu. Są takie zawody, które wymagałyby współpracy z zakładami znajdującymi się w innym powiecie, czy też nawet województwie. Na przykład mamy taki zawód technik mechatronik ZSP numer 1. Pomimo, że wyposażenie w szkole do nauki tego zawodu jest, ale technologia i proces tak szybko się zmienia, że urządzenia, które jeszcze no, jakiś czas temu były dobre, za parę lat pewnie będą ciut przestarzałe. Dlatego konieczne jest, aby w którymś momencie mogło funkcjonować właśnie to porozumienie pomiędzy dużymi korporacjami, zakładami a szkołami, bo wtedy no, my przygotowywalibyśmy świetnych fachowców, ale jednocześnie na sprzęcie, które oferuje zakład. Miejmy nadzieję, że wszystko w tym kierunku pójdzie. Co do mniejszych firm czy zawodów, które mogą być realizowane z powodzeniem na terenie powiatu, to tutaj wszystkie związane z gastronomią. Myślę, że ze względu na położenie Tomaszowa i możliwości, jakie daje powiat, właśnie kucharz, czy kucharz małej gastronomii, czy obsługa ruchu turystycznego, to są takie zawody, które są popularne. Rozumiem. A teraz przejdźmy do takich pytań trochę szerszych. A pytanie brzmi, czy tomaszowska oświata jest wolna od wpływów lokalnej polityki, czy jednak są pewne naciski, czy pewne uwarunkowania, które być może pewnych blokują, a być może pewnych promują lub pewne rozwiązania blokują? Pytanie jest szerokie. Nie jestem przekonana, czy uda mi się odpowiedzieć w pełni. Faktem jest, że wszystkie te propozycje, które przygotowuję ja osobiście, czy łącznie z pracownikami mojego wydziału, muszą być zatwierdzone przez Zarząd Powiatu, w wielu wypadkach przez Radę Powiatu. Obie te grupy ludzi to są ludzie no, wywodzący się z różnych ugrupowań politycznych. Niemniej ja mam nadzieję, że przy podejmowaniu istotnych dla powiatu decyzji, w zasadzie jestem przekonana, że tak jest, decyduje dobro realizacji tego pomysłu, czy tego zadania, które chcemy wprowadzić w życie. I tutaj do tej pory te partyjne jak gdyby powiązania nie odgrywały większej roli.
Pytanie kolejne, pozwolisz, Kinga, że zapytam. Chodzi mi o to, czy rozwiązania ogólnokrajowe wprowadzone przez minister Hall, czyli na przykład nowa podstawa programowa, która bodajże ten rocznik, który zaczyna teraz naukę w liceach i technikach, jest ostatnim rocznikiem idącym według nowej podstawy programowej. Czy to jakoś ogranicza pracę wydziału, czy szkoły, czy ciężar wdrożenia tej podstawy programowej spada tylko na dyrektorów szkół, czy również wydział w tym jakoś pomaga? I w ogóle takie subiektywne pani zdanie na temat tej podstawy programowej, tak? Na temat zasadności tych zmian. Ze wszystkimi zmianami jest tak, że będzie grupa osób, które są zadowolone i będzie grupa osób, którym zupełnie one nie będą odpowiadały. Trudno dyskutować, czy podstawa jest słuszna, czy nie. Pewnie czy zmiany dotyczące tej podstawy są właściwe, czy nie. Myślę, że potrzeba co najmniej 2-3 lat, żeby można było się przekonać, jak one, przepraszam, będą się w praktyce sprawdzały. To nie jest tak, że da się to w tym momencie przewidzieć. Owszem, dyrektorzy ponoszą największy ciężar, bo tutaj jednak dyrektor razem z gronem pedagogicznym są tymi organami, które na terenie danej szkoły będą poszczególne działania realizowały. Natomiast rola Wydziału Edukacji troszkę jest mniejsza w tym zakresie. My mamy możliwość tylko w trakcie spotkań z dyrektorami pewnej dyskusji nad ewentualnie najkorzystniejszymi rozwiązaniami. Natomiast tak jak powiedziałam, bezpośrednio wpływ na pewne decyzje mają i nauczyciele jako rada pedagogiczna i dyrektor. Ja również liczę na kilka subiektywnych refleksji, dlatego chciałam zapytać, czy jest pani zadowolona z życia kulturalnego w Tomaszowie, działania szkół, czy chociażby tego zaplecza sportowego? Trzy różne tematy. Co do życia kulturalnego, powiem tak. Nie do końca pewnie mam świadomość, tak jak wszyscy mieszkańcy, jakiego rodzaju imprezy na terenie naszego miasta i powiatu się odbywają, ponieważ jak dotychczas nie ma takiej instytucji, która by koordynowała to wszystko. Niekiedy o pewnych ciekawych imprezach dowiadujemy się przez przypadek, najczęściej już po fakcie, więc nie ukrywam, że to jest temat, który od jakiegoś czasu analizowaliśmy, bo wydaje mi się zasadnym, aby stworzyć taką bazę, co do której wszyscy byliby poinformowani i wszyscy jednocześnie jak gdyby zgłaszali w pewnym stopniu te informacje, aby mogły być one dla wszystkich dostępne. Ja, tak szczerze powiedziawszy, z racji tego, że jestem mamą dwóch takich młodych osób w wieku szkolnym, to raczej korzystam z figlorajów, wycieczek rowerowych, więc tutaj moja kultura, to życie kulturalne koncentruje się na życiu moich dzieci, więc chyba nie do końca jestem zorientowana, jakie są możliwości. Natomiast te imprezy, które powiat organizuje czy współorganizuje, oczywiście są mi znane, bo są one w bazie, czy chociażby na naszej stronie powiatowej. Podobnie imprezy, które organizuje miasto, to oficjalne, na których z racji swojej pełnionej funkcji staram się zawsze być. Natomiast co do tych takich innych form nie do końca mam wiedzę. Oczywiście, że cały czas jest potrzeba dostosowania tej działalności do wieku różnorodnych, do wieku ludzi, tak? Czyli nie do końca chyba ta oferta jest taka, aby wszystkim grupom społecznym, mówię tu o wieku przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, ona odpowiadała. Dlatego zasadne jest, aby na terenie powstawały różnego rodzaju stowarzyszenia, osoby, które podejmują inicjatywę, by właśnie to życie kulturalne kwitło i rozwijało się. A może mogłaby nam pani zdradzić, jakie w najbliższym czasie przewidywane są przedsięwzięcia i imprezy, aby właśnie nasi widzowie mogli w szerszym gronie w nich uczestniczyć? Chodzi o imprezy organizowane przez powiat. Pewnie by było słychać. Powiat w zasadzie każdego miesiąca jest organizatorem czy współorganizatorem różnych imprez. Mój wydział akurat w wielu wypadkach nie koordynuje tych działań, ponieważ ta kultura, która jest w tytule, w nazwie wydziału, w większości przypadków ogranicza się do organizowania uroczystości związanych jednak z oświatą, czyli dla młodzieży, dla szkół, dla nauczycieli.
Natomiast no, taką najbliższą imprezą będą dożynki prezydenckie, które no, starostwo na pewno bardzo aktywnie organizuje i skutecznie od kilku lat. Jeżeli chodzi o nasze imprezy, no to tak jak już wspomniałam wcześniej, niedługo mamy Dzień Edukacji, później, bo w zasadzie już trzeba o tym myśleć, 11 listopada, święta, więc tutaj co miesiąc jakaś uroczystość się pojawia. Ale nie są to jakieś takie nadprogramowe w tym momencie uroczystości.